Siemanemaneczko! Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dziś mam dla was specjalną grę, tylko od razu was proszę, nie pomyślcie, że jestem jakiś chory psychicznie, czy że mam jakieś problemy ze swoimi byłymi, bo nie mam żadnych, jestem szczęśliwym w związku od ponad 3 lat, ale zapewne wielu z was miało problemy ze swoją byłą i dla takich osób ta gra będzie po prostu idealna. Jak już pewnie się domyśliliście, gra nazywa się Whack Your Ex. Gra z tego co pamiętam jest dość brutalna, więc jeżeli macie mniej niż 12 lat, to radzę wam wyłączyć ten odcinek. Okej, jesteśmy już w grze. Jesteśmy panem po lewej stronie, po prawej jest nasza była. I mamy tutaj do wyboru, jak widzicie, różne przedmioty. Jest laptop, jest jakiś prezent, jest jakiś but, karta kredytowa, fotel, nawet samolot. Czy to jakiś dron. A to? Jakaś figurka. No dobra, stestujemy każdą z nich i zobaczymy, która będzie najbardziej brutalne. Zaczynajmy. Okej, myślę, że możemy zacząć dość klasycznie, czyli po prostu pięścią. To... O fuj! Okej, tego się nie spodziewałem. Nie pamiętałem, że można grać jak jedną, jak i drugą stroną, więc... Okej. Testujmy teraz coś od mężczyzn. Niech będzie to brązowe coś, nie wiem do końca co to jest, wydaje mi się, że jest to po prostu klocek, więc... Okej, czyli będziemy strzał z dupy tak zwany. Ta figurka mnie ciekawi. Uuu, znalazła sobie panią nową. Wezmę. Uuu, no i... Ale dalej można patrzeć. No już niestety patrzeć nie można, chociaż zostało jeszcze drugie oko. Spróbujmy tym czymś. Nie do końca wiem co to jest i ciężko mi... No nie wiem. Kojarzy mi się to z jedną rzeczą. Ale może to jest jakiś, nie wiem, przytrzymywać do drzwi czy cokolwiek. Klikniemy, zobaczymy. Aha. No okej, to wiele wyjaśnia. To jest po prostu miecz. I to jest rączka od miecza. No to mnie zaskoczyli, tego się nie spodziewałem kompletnie. Prezent. Wręczamy prezent. Kobieta jak zawsze się cieszy, jak jest prezent. Otwiera, a co w środku? Ochraniacze i kask. Czyli coś z futbolem amerykańskim. To i tak dobrze, że dał jej kask. A nie, to nie są ochraniacze. Okej, myślałem, że to jest coś z futbolem, a to jednak był odrzutowiec. No i trochę przypaliła się nasza ex. To są takie fajne sposoby, jak można zerwać z dziewczyną. To by... Nie, fotela nie było. No tak, oczywiście, stereotypy. Mężczyzna to siedzi przy telewizorku i pije piwko. dobrze, że telewizor nie... Jego. No tak, tego też można było się spodziewać. To co, czekoladki. Piękne w kształcie serduszko czekoladki. Rozpakowujemy, a tam jakiś tort. To but. Co, pewnie będzie jakieś pastowanko buta. No tak, będzie przytulasek. No romantycznie było, było romantycznie, trzeba przyznać. Testujemy samolocik. Leci samolocik. Pięknie, to jest, wiecie, taka łąka, wy jesteście na łonie natury, podziwiacie widoki, a tu nagle takie serduszko, no nic piękniejszego być nie może. Dość brutalnie, trzeba przyznać, zniszczył marzenia o miłości. Ostatnią rzeczą, jaka została, to laptop. No tak, na dobre zakończenie trzeba po prostu przypierdolić. No bo co, jak inaczej skończyć grę? Z tego co mi się wydaje, to stestowaliśmy już wszystko. Bardzo lubię gry tego typu, bo zaskakują czasem. Dobra, tak więc to już by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że gra się wam podobała. Mi bardzo, bardzo dobrze się bawiłem przy tych grach i na pewno będzie więcej Whack Your Ex. A jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapkę pod filmem, dajcie komcia, zostawcie suba. A na dzisiaj to już wszystko, zapraszam was na inne odcinki, zapraszam was po więcej. Trzymajcie się, pa pa!